W sobotę, 5 grudnia, na uruchomionym dzień wcześniej lodowisku przy pływalni Delfin trwały mikołajkowe gry i zabawy na lodzie. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkurencjach poprowadzonych przez pracowników Wydziału Sportu Caceres. W rolę świętych Mikołajów wcielili się Małgorzata Janeczek i Rafał Bąk. Były m.in. jazda po okręgu, slalom oraz mini-hokej. Wszyscy, którzy uczestniczyli w zabawach na lodzie, czyli blisko 100 dzieci, zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.